Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Tilgar. Cześć, a dzisiaj ponownie wkraczamy w świat przepięknego amerykańsko-ruskiego życia, czyli po prostu w Grand Theft Auto 4. I nadal czekamy bardzo gorąco na GTA 5 na peceta. Ale, moi drodzy widzowie, od poprzedniego odcinka zmieniło się kilka rzeczy, mianowicie ten fajny samochodzik Coquette, czyli tak naprawdę Corvetta, zdobyłem. Teraz prawdopodobnie mi zniknie, bo jest głupia misja. Od ostatniego odcinka również zrobiłem dwie misje bez nagrywania, bo były to takie typu ukradnij samochód i wróć. Trochę też również pozarabiałem właśnie tymi samochodami, ale tak, poza tym to nic nowego. Zapraszam was już teraz na Facebooka, link w opisie. Muszę zacząć to jakoś tak rozsławić tego Facebooka, bo tam to najwięcej piszę tak naprawdę. A dobra, już cicho, zaczynamy oglądać. Zapraszam was do oglądania GTA 4. Demka zostawiam, bo tak chcieliście. What do you think? Mikael, Mr. Faust. Aha. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. On już powiedział. See you later. Goodbye. Moi drodzy widzowie, coś czuję, że będzie znowu wybór, zabić czy nie zabić, uciekać czy znowu nie uciekać. No ale zobaczymy, co tu będzie. Moja korwetta nie zniknęła. Oh yeah, bitch. Jakim cudem nawet się zaparkowała. Bardzo fajny samochodzik i w realu, w prawdziwym życiu, nie w sklepie. I w GTA 5, chyba jeden z najfajniejszych. Ale tymczasem, dobra, moi drodzy widzowie, musimy gdzieś tam dojechać. Tak więc nawet bez patrzenia na mapę jedziemy, bo mnie to nie obchodzi. Ale dobra, to jest blisko, no to cofam wszystko, co powiedziałem. Aby mi teraz ta moja super korwetta nie zniknęła. Bum, 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 dobra. Zobaczmy, kogo mam zabić, czy kogoś mam likwidować, czy kogoś mam oszczędzić. Mam pełno amunicji i do pistoletu, i do tego drugiego. Mnóstwo samochodów ukradłem i oddałem temu typkowi. Tak więc kasy mam naprawdę sporo. Pan Faustin. Faustin jest w Perestroic. Okej, okay, czyli mam go zabić. No dobra, to coś czuję, że będzie ciekawie. No okej. Następne demko zostawiamy. Jesteśmy cicho. Niko! Niko Bellic. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen. Had I not been there, meet for some chin monkey. I am not dead yet.
Some are still loyal to me. Guards! Whoa, co się dzieje ciekawego? Takie pytanie, czemu ja nie mam pistoleta? Takie szczere pytanie, bo kupiłem... Czemu ja nie mam broni? Czemu ja nie mam broni? What the fuck is going on? Dobra, pieprzyć to, mam jakąś kamizelkę, oni i tak do końca strzelać nie umieją. Coś czuję, że zginę, bo nie wiem gdzie ja mam ten pistolet tak w ogóle. O co chodzi? Gdzie ja mam ten durny pistolet? Aaaa! Moi drodzy widzowie, tak to na pewno nie miało wyglądać. Nie wiem co się podziało z moją bronią, bo jak ruszam, to jej nie ma. To jest dziwne. Bardzo dziwne. Pozwólcie, że wstąpimy może pierw do sklepu, bo można by rzec, że ta misja trochę się nie udała. A co oznacza, że pewnie będziecie mieli mniejszą chęć, żeby dać mi łapkę w górę. A ja misję na razie nie mam. Korwetę moją traciłem, ej no. No i pięknie, nawet samochodu nie mam. Tylko co się z moją bronią stało? Miałem pełno amunicji, pełno tego pokupowałem. Dobra, mam pieniądze, jedziemy do sklepu, bo tak to nie ma sensu. Wow, policja z tyłu. O, nawet nie zauważyła tego. Nie wiem jakim cudem, ale kogo to obchodzi. Dobra. Dobra, musimy jednak broń pokupować, bo to jest serio dziwne. Przy okazji pokażę wam sklepik z bronią. Chociaż tak już był w jakimś jednym odcinku, jak pamiętam, ale mniejsza z tym. Przyjrzeć się broń. Tylko czemu ja jej nie mogę kupić od razu? Aby kupić. Czyli co, ja wszystko straciłem? Tak, o, po prostu wszystko straciłem? Trochę dziwne, ale dobra. Mogłem ten lepszy pistolet kupić, ale dobra. Przyjrzeć się, o dobra. Maka 10 możemy kupić, tak więc to na pewno będzie lepsze od pistoletu. Enter, aby kupić. I... Powinno starczyć. Dobra, moi drodzy widzowie, nie wiem tak naprawdę co się działo. No nie wiem w ogóle dlaczego straciłem te wszystkie rzeczy. Chopsiu. Dosyć ciekawa rzecz. A nie, chyba jak się ginie to się chyba wszystko traci, co nie? To wszystko wyjaśnia. Powtórzyć misję, tak. Dobra, powtarzamy misję, moi drodzy widzowie. Teraz obiecuję wam, że będzie już normalnie. Bo mamy pistolet. No. Jak wszystkich po kolei będziemy... To wiecie, że będzie dobrze. Dobra, niech się poładuje. Trailerów już wam nie zostawiam, bo po prostu już je widzieliśmy. Tak więc od razu przechodzimy do misji. No, what the fuck? Czerwone masz ty gnido, oddawaj mi ten samochód, muszę jakoś dojechać. Dobra. Bum. Ew. Wiecie, że ja jeździć nie potrafię. Prawko dopiero za 2 lata. Dobra, mamy Maka, teraz powinno być wszystko z głowy. O, myślałem, że go zabiłem! Ała. Nikt mi nie ucieka! Kasa. Dobra. Jak sami widzicie, o wiele to pięknie wygląda niż przedtem. Dimitri, turn on me! Not the other way around! America, lady, greedy! Dimitri will turn on you as well! You can discover this!
Co on ma za broń? This American greed takes everyone. It's like a disease. Only I am still safe. A ten co? Samobójstwo chciał popełnić? Mogę mu pomóc. Oczywiście, że chcę zapisać. Moi drodzy widzowie, nic nie widziałeś? Nawet nic nie pamiętasz teraz już. No, déjà vu, no. Dobra, misja zakończona. Tam na dole nawet jakaś broń jest. No, gołą! Okej. Gotowe, tak więc jedziemy do następnej misji. Powinna się tam za chwilę pokazać. Oby. Ew. Mamy gołębia! Gołębie trzeba zeszczyć. Wow, już tylko dwóch, dwa zabiłem, jeszcze jedno. Kilku zostało. Czemu by jako samochodu nie zabrać? Menu, książka, wróci. Może coś ma. Dobra, to nic. Masz jakąś misję dla mnie, Dimitri? No to musimy o kogoś innego misję znaleźć. Little Jacob? Fuck man! No to Roman nam tylko zostaje. No, teraz mogę już do Dimitriego zadzwonić. Yo, yo! Okej. Coś mi Dimitri nie chciał zadzwonić. Wow, policja! Dobra. Mamy się gdzieś tam spotkać, tylko pierw trzeba odgonić się od policji. Ale z tym samochodem to nie będzie problem. Dobra, w jakimś tam barze mam się spotkać. Ja jedę prosto na policję, tak więc... O, mały Jakub. A warehouse on Mohane. I know the one. See around the back. Dobra, gubimy policję i jedziemy. Magazyn Mohane, Mohane. Dziwnie brzmi, ale mniejsza z tym. Tak po arabsku. Dobra, już gubiłem tą policję. Ew. Jest Hugh. Dobra, pierwszy trzeba po Little Jacoba dojść. Tak więc jedziemy po nim, tym moim muscle carem. Fuck yeah. Tak więc myślę, że będzie chyba trochę jeżdżenia. Ale nie chcę się robić wcięć i oglądajcie, jak ja przepięknie jeżdżę. I uderzam w inne samochody. Wiecie. To też jest sztuka w końcu wjechać kogoś z piękną gracją. O szty gnido. Chciałem ten... Motorek fajniejszy. Yo, yo! Brzuch cię boli, yo, yo! Kask ci zniknął. Wow. Chyba tu mam jechać. Nie wiem, czy to było dobre wejście. Co ja robię? Nie upadłem. Dobra. Ej. Jak ja tu w ogóle wjechałem? To znaczy spadłem. No, dobra, jest wyjście. Okej, tędy. Dobra, jesteśmy na miejscu, moi drodzy widzowie. Wiesz, on zawsze ma szeroko otwarte. Chociaż to ma taki ukryty podtekst. Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure.
But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Niko Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket, big time. Hello, Niko. Hello, Mr. Bulgarin. No, to mamy problem. I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Uberiwa. Dobra, Jacob. Czas na akcję, tra-la-la-la-la. Czas postrzelać się z małym Jacobem. Yo-yo! Coś ich mało tu jest. Is that the right bang bang? There'll be more money in this blood clot place. They're running this place for the brother. Dobrze, że kupiłem amunicję, dobrze, że kupiłem amunicję. Dużo ich tu. Więcej matka nie miała. Dobra, tam jest policja. Jeśli kogoś z policji zabiję, to mam jeszcze większy problem niż teraz, tak więc... No problemo! No, dobra. No, no, mógłbyś nie strzelać, bo jeszcze więcej gwiazdek nam nawalą, kurwa. Dobra. Czemu Babilon? Co mam Babilon wspólnego z policją? Kto mi wytłumaczy, ten będzie fajny. I tak jesteście fajni, bo oglądacie mnie. O ile ktokolwiek dotrwał do 18 minuty. Ale mniejsza z tym, uciekliśmy policji. Teraz trzeba dojechać do mieszkanka małego Jakubka, a ten gnida mnie zdradził, tak jak to każdy Rusek by zrobił na jego miejscu. No cóż, kto co woli. No co jak co, ale rzadko można zabić chyba z 50 albo 40 typa. Dobra. I didn't know that Mr. Bulgarin was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Dobra, moi drodzy widzowie. Udało się mi się, udało, tak więc jest jak najbardziej fajnie. Ja mam nadzieję, że się wam podobało. Ja tymczasem... Okej, mamy teraz misję u Romana za chwilę, tak więc następny odcinek będzie z misjami u Romana. Zobaczymy, co też będzie. Będę nagrywał tak, że kilka misji po prostu będę zagram bez nagrywania, tak żeby jakoś to szybciej do następnej wyspy miasta dojść. Ale tymczasem, moi drodzy widzowie, ja się zmywam, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Mimo iż ten był taki sobie. Trzymajcie się, cześć.